Cześć moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z wyzwania Teenage Runway w The Sims 3 z naszą Maddie. I już Wam moi drodzy pokażę, że Maddie odrobinkę zmieniła swój wygląd. Miała troszeczkę kasy i moi drodzy zrobiła sobie zakupy w Lumpeksie, odwiedziła fryzjera, odjęła mi tutaj równe 300, przefarbowała sobie włosy. I zmieniła odrobinę strój i słuchajcie, z tym strojem, co wam powiem, pobrałam mnóstwo fajnych modów i tych z rozszerzeniem package. Wrzucone są wszystkie w poprawnym folderze, część z nich kurczę działa, a po większości po prostu nie widzę w grze tych modów. Ja nie wiem, o co tutaj chodzi. Nakarm Jasmine jeszcze. Poklikam jej tutaj, żeby się sobą zajęła, chociaż ona jest jeszcze śpiąca, kurczę, połóżcie się jeszcze spać na chwilę. I co wam zaczęłam mówić, że mam problem z tymi modami, bo kurczę, w tym launcherze gry wszystko instaluję, wszystko niby jest w porządku, no ale w grze tych rzeczy nie ma po prostu, fizycznie ich nie ma. Już wywalałam ten folder mod, tworzyłam go raz jeszcze, no nie mam pojęcia o co chodzi. Także jestem dość ograniczona, jeśli chodzi o stroje dla niej. Czy ty kibel zatkałaś? Nie, nie idziesz do szkoły. Nie, ale brudny jest ten kibel. Chyba się trochę zatkał faktycznie. Będzie musiała go sprzątnąć jak wstanie. Także jestem dość ograniczona, jeśli chodzi o mody, słuchajcie, w tej grze i trochę mnie to martwi, bo ja nie lubię, słuchajcie, tych modów strójki, a czy modów tych przedmiotów strójki, no konkretnie ubrań. No nie wiem, słuchajcie, jak sobie z tym poradzę. Jeżeli macie jakiś sposób na to, jak sobie z tym poradzić, to dajcie mi proszę znać. O kurde, my mamy rachunki jakieś tutaj. 39 tam pchi, dobra, luzik. Okej, Maddie, wstawaj. I słuchajcie, plan na dziś jest taki. Chciałabym z nią wybrać się do salonu tatuażu. Co prawda ja nie wiem, ile ten tatuaż będzie kosztował. Poczekajcie, bo ona chce iść na wagary, ja jej to kliknę. I kurczę, sprawdziłybyśmy sobie, ile kosztuje. Aha, ty chodzisz do pracy, ja zapomniałam, od 15. Dobra, zaraz coś wymyślimy. Mam wahania nastroju. W każdym razie teraz właśnie chciałabym z nią pójść do tego salonu tatuażu, ale jeszcze na złomowisko, bo może ona tam jakąś kaskę sobie jeszcze zarobi, no bo na razie zawinąć nic nie możemy. Postawiłam też nowy festiwal, nowy teren. Zaraz się okaże, czy tam coś fajnego będzie, czy też nie. Niech no ja znajdę, gdzie wrzuciłam to... To wysypisko, złomowisko, w sensie teraz tego kurczę oczywiście nie znajdę, no bo jak żeby inaczej. Dobra, znalazłam to złomowisko, niech ona sobie tam ciśnie, te pułapki chce zostawiać w ogóle, kurde. Nie, nie będziemy tego robić bez sensu. Ty się musisz wydoroślić, kobieto, nie ma tutaj żadnych żartów. Także pojedziemy. Ja jeszcze w zasadzie chyba nie byłam nigdy na tym złomowisku na Trójce. Nie mam pojęcia, co tam możemy znaleźć. No zobaczymy. Trochę kasy by się przydało. No bo jednak zakupy sobie powiedzmy jakieś tam zrobiłam. U fryzjera była, spać gdzie już ma, także nie jest źle. Przyspieszmy jej to trochę. No tylko właśnie chciałabym ten domek jej rozbudowywać i zapewnić też jakieś rozrywki, co nie? Aha, i to jest to nasze złomowisko, tak? No dobra, i co ty tu możesz, kochana moja, zrobić? Cokolwiek możesz w ogóle? Rozrzucić siano, no bez jajec, ty tu nie przyszłaś pracować. Odpręż się. Ej nie, tutaj chyba się nic nie da zrobić, słuchajcie. Co to za złomowisko, gdzie ja nic nie mogę zrobić? Tylko siano porozrzucać, no błagam. Ale kicha w takim razie. Straszna lipa. Dajcie znać, czy to chyba nie powinno tak wyglądać. Tak mi się wydaje, że te złomowiska normalnie powinno działać, żebym ja mogła sobie tam grzebać w nim. No dobra, trudno. Chodźmy sobie w takim razie do tego salonu i zobaczymy, czy nas będzie stać na tatuaż. No trudno, no będziemy musieli zaczekać, pójdziemy do pracy. Aha, ona już teraz ma iść do pracy. O cholera. Prawda? Że ty już teraz masz iść? Poczekajcie, tu pauzuję na chwilę. Praca od 15 do 18. Aha, ale akurat dzisiaj masz wolne. Super, dobrze. Okej, czyli jesteśmy... Aha, czyli da się, kurczę, u fryzjera jednak zmienić sobie wygląd. Myślałam, że się nie da tego zrobić i zrobiłam to normalnie w kasie. Szkoda. Dobrze, a salon tatuażu? Gdzie tu można tatuaż zrobić? Dobra, moi drodzy, niestety nic z tego. Już wszystko wiem, o co chodzi.
Bo tutaj potrzebny jest przecież ten dodatek, chyba kariera czy coś takiego. Ja go nie mam i to pewnie dlatego, ale to powiem wam, że dziwne, że jest dostępna w ogóle ta parcela dla mnie do postawienia, także to jest trochę dziwne. Chodź sobie w takim razie pójdziemy do tego nowego festiwalu, zobaczymy co tam jest, bo chciałabym z nią, obrazić nastolatka byś chciała, chciałabym z nią zrobić sobie ten konkurs jedzenia hot dogów czy coś takiego tam było. Także zobaczymy. Nie wiem, czy ja mogę sobie sama coś tam wrzucić na tą parcelę, którąś z tego typu rzeczy właśnie atrakcji, bo jak sobie sprawdzałam, to nie widziałam tamtego stołu do hot dogów w trybie budowania, także nie wiem, ale zobaczymy, co tutaj ciekawego nam rzucą w tym konkretnym festiwalu. Boże, jaka ta droga tutaj jest zakręcona, którędy się tu idzie, tędy? Sędy, ale tutaj nic nie ma. O, teksturki się nie chciały wczytać. Dobrze. I tutaj mamy jakieś. Można sobie kupić jedzenie. Tu jakieś baloniki. O, tutaj coś jeszcze mamy. Zrób lody. O, chodź sobie zrobisz. Może lody wiśniowe. A tutaj co? Rozdawanie buziaków. Obsługa całośnej budce. Aha, ale ona chyba nie może, bo jest nastolatką. Serio? Weź to z jaj. Dlaczego nie można? Brak dostępnych interakcji. Chyba dlatego, że jest nastolatką. Szkoda, kurde. Trochę to nie fair. Zrób sobie fajnego rożka. A, tym syropem, okej. Okay. Jest taki lód wodny. Z lodu, tak. Lód z lodu. Wiecie, taki kruszony lód polany sokiem. A gdzie ty z tym idziesz, kochana? Co? Z tego co kojarzę, tutaj mieliśmy gdzieś wrotkowisko, to zaraz sobie pojeździmy chwilę. Aha, tu sobie przyszłaś usiąść, fajnie. Kurczę, jak tu ciemno, już wieczór w sumie mamy. Szamaj tego loda, szamaj. Smakuje ci. A właściwie to jest chyba dość zimno, jest 0 stopni, a ty lody wpieprzasz, ale dobra. Taka dość słaba wiosna, ale dokładnie taka, jaką mamy teraz naprawdę, niestety. Dobra, zrób zdjęcie na kartkę, to może nie. Gdzie tu są te wrotki? Bo kojarzę, że były. To jest chyba to. Tak, jeździ sobie na wrotkach. Bardzo proszę. Szkoda, że tutaj w ogóle nikogo nie ma. Ona by potrzebowała sobie z kimś też, kurczę, jednak pogadać, kogoś poznać może. Oczywiście jakiegoś nastolatka. A tu nikogo, kurczę, nie ma na tej parceli. No ja nie wiem. Już 18 po szkole, to powinni tutaj przyjść się trochę pobawić. Dawaj. Jeździ na wrotkach. Ciekawe, czy to wygląda tak samo jak w czwórce, że się można wypieprzyć chyba tak samo. Bardzo podobne ruchy widzę. Także jeździ, ucz się jazdy na wrotach. Fajna rzecz. Naprawdę fajna rzecz. Co ty tutaj jeszcze masz grać z Simem, rzucanie podkowami? No dobra, a właśnie połowić z tobą bym musiała jeszcze. Rozejrzę się jeszcze, czy tu są jeszcze jakieś kwiatuchy dla ciebie do zerwania. Bo musisz troszeczkę tam jeszcze ich pozrywać, żeby sobie spełnić tą zachciankę tutaj. Ale z tego co pamiętam, z tej parceli chyba w ogóle nie było. Ale może akurat coś tutaj się zrespi. Nie ukrywam, byłoby fajnie. Ale chyba nie. I tak właściwie jeszcze dzisiaj chyba się wybierzemy, żeby coś gdzieś zwinąć. Może nawet tutaj. Zobaczymy, o której oni się stąd zawiną. O, tobie higiena jest potrzebna, koleżanko droga. Ale jeszcze sobie chwileczkę pojeździ, no wykąpiesz się w domu, już trudno. Nie będziemy teraz tu kombinować, żebyście się tu w umywalce myła przez godzinę. Czekajcie, tu jeszcze była jakaś gierka fajna chyba. Co tu się robi? Użyj, chodź. Spróbujemy, co to jest. Do czego to służy? Nie ma dla was chętnych tutaj, nie będziesz nikogo całował, ty. W ogóle jakie tutaj... Piękne te simy w tych budkach, masakra po prostu. Dlaczego tu nikogo nie ma? Zero, dosłownie nikt tutaj nie przyszedł, tylko my. Nie rozumiem dlaczego. Dziwne trochę, może ja włączyłam, że jest niedostępne dla odwiedzających, czy coś w tym stylu, ale wtedy ona też by nie mogła wejść, więc dziwne. Ech, moi drodzy, trójka ma tu tyle tajemnic, tyle opcji, ja naprawdę nie mam zielonego pojęcia, co robię w większości czasu. Przybywać późno poza domem. No, za chwilę będzie późno. A ta godzina policyjna jest chyba po północy? Dobrze kojarzę? Chyba po północy. Jest na to jakiś mod oczywiście, ale nie chce mi się go szukać. No i co to była za gierka?
Kupić jedzenie w straganie. No w sumie dobra, no możesz sobie kupić. Mamy troszkę kasy, to dlaczego nie? Gdzie te stragany z jedzeniem były? Już się trochę pogubiłam. Tutaj coś było. Ale tu bardziej jakieś napoje chyba. Kup jedzenie. Zobaczymy, co tutaj nam dają. No tutaj już nic ciekawego nie widzę. Jeszcze tam była ta gra rzucanie podkowami. Ale to już może następnym razem. Ojeju, zamarznięte lędźwie. Co? O co tu chodzi? Aha, okej, okay, bardzo dziwne. Zimno ci jest w ogóle, ty to mi się, kochana, przebierz w takim razie. W to ubranie na dwór. Okej, okay, co tu jest dobrego? Ciasto świerszczowe, o Jezu, fuj. Frytki z czosnkiem, zwykłe frytki, hot dogi, kawa, lemoniada, królik pianowy? W każdym razie weź sobie może frytki z czosnkiem. Pokaż, na jak one wyglądają. Bo w dwójce to jedzenie nawet tak fajnie wygląda, muszę przyznać. Chociaż to nie wygląda jak frytki. A nie, jednak wygląda. Tylko ten sos czosnkowy taki trochę zielony, dziwny, jakby tam... A dobra, dziwne skojarzenia mam, słuchajcie, z tymi frytkami. Dziwnie troszkę. Jakiś taka pleśń. Ale dobra, ważne, że są smaczne. Chyba jej smakują. Albo i nie. Nie udław mi się, Madi, dobra. Czekajcie, ona może kraść chyba po 20, nie? Zwiń coś. Tak, ale jest obserwowana, bo to są simowie na tej parceli. To może podejdziemy sobie gdzieś dalej, na przykład tutaj. Nie, też nie możesz. Dobrze, no to skoczmy sobie. O, jest tu teraz jakiś sim. Czy to z tej budki ktoś tu przylazł? Czy on właśnie sobie idzie? On chyba właśnie sobie idzie. Poczekamy, może oni się tu stąd zawiną. Jeszcze zostali ci w budkach? Nie, też sobie poszli. Dobra, zwijaj, Maddie. Wszyscy poszli, więc kradniemy. W sumie mogłam cię znowu postawić koło lampy, bo one drogie były, a ty tu jakiegoś kwiatka mi zabierzesz, to raczej cenne nie jest. Ale się okaże w domu. Chodź no tutaj może... Gdzie tu są latarnie? Nie ma latarni? Halo. Znaczy to jest niby latarnia, ale tej to chyba nie zawinie. Ciężko powiedzieć. Spróbujemy w każdym razie, co nam szkodzi. Bierz, bierz. Udało się! Kurde, jednak wzięła mi tą lampę. Super. To chodź jeszcze tą. Swing, bo one są drogie. O, one są drogie. Na tym to my się wzbogacimy, słuchajcie. To jestem pewna. No, ale strasznie się wkurzyłam, że nawet jak zarobi sobie tą kasę, to nie będę mogła jej kupić fajnych ciuchów, bo kurczę, nie mogę nic pobrać. To znaczy, pobrać mogę, ale ich nie widzę w grze. Nie wiem, o co chodzi. A dlaczego tyś tu podeszła? Ja chciałam, żebyś tę lampę wzięła. A nie jakieś durne baloniki. No, Madi, błagam cię. Zlituj się, dziewczyno. To może podejść... Aha, już nie możesz? Już nie możesz dzisiaj. No dobrze, to wracamy do domu w takim razie. Wystarczy chyba zrobić tak, dobra. Będę kombinować i szukać, kurczę. Także skakuj na swój rowerek i wracamy do domu. Co ty tutaj chcesz? Zebrać tyle karnetów. A gdzie się zbiera te karnety? Nawet nie wiedziałam, że jest taka opcja, żeby zbierać karnety festiwalowe. Kliknij lewym przyciskiem. Aha, aby obiecać. Nie no. Gdzie to się bierze, te karnety? Oj, naprawdę, tu jest tyle opcji, tyle wszystkiego. O, mamy ten karnet. A, mamy 6. To poczekajcie. Wywal to, a weźmy to. Ile ty ich chcesz? 20. Dobra, patrzcie, nawet nie wiedziałam, że ona to zbiera. Czy to było z tej maszynki, cośmy tam grały później przez chwilę? Czy tu znowu jak... O, stop, 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 stop. Bo ja się zastanawiałam nad adopcją zwierzaka, a tu nam akurat, słuchajcie, jakiś bezpański kotek biega. Opieka, szczotkuj uczucia. O nie, idzie do... Bezpański kot idzie do domu, to jest hit. No nie, ale ja chciałam cię adoptować. Bezpański kocie, wracaj. Weź prysznic. No kurka wodna, no ale kicha. Czekajcie, zobaczymy, gdzie mieszka. Może będziemy mogli do niego podejść później. Bo właśnie zapomniałam wam o tym powiedzieć, że chciałam adoptować zwierzarka jakiegoś. Aha, ona bierze prysznic w jakichś dziwnych kucykach. Dobra, nie będę wnikać. Kocie, gdzie ty biegniesz? Gdzie ty biegniesz? Zostań u mnie! Cholera, no i chyba nic z tego nie będzie.
No ale możemy chyba normalnie adoptować używając telefonu, tak mi się wydaje, zwierzaczka. Sieci społeczne. Nope. Usługi. Adoptuj zwierzaka ze schroniska. Chodźcie, adoptujemy kotka. Co wy na to? Zaraz mu tu kupię jaką michę. Aha, ale najpierw, moi drodzy, pozwólcie, że sprawdzę, co ona mi tutaj przyniosła. Jezu, gdzie te rzeczy wszystkie są? Chyba tutaj jednak. Wyposażenie rodziny. Tak, ona mi zwinęła lampę uliczną. 340, no dobrze. Jakiegoś kwiatka, który jest warty 95. Sprzedaj, już mamy jednego kwiatka. I baloniki, żeś jeszcze zwinęła. Trzy rzeczy chyba ukradła, prawda? Chyba się zgadza. Dobrze. Nasze roślinki niestety, słuchajcie, dalej w stanie hibernacji chyba. Czy możemy coś tu zrobić? No zupełnie nic nie możemy z nimi zrobić. Pielęgnuj ogród. Roślina jest aktualnie uśpiona. No nie wiem, może w lato się one uaktywnią. Teoretycznie wszystko powinno rosnąć wiosną, no ale mamy minus 2 stopnie, więc jest dość zimno. Chodź, adoptuj tego zwierzaczka w środku nocy, co ci tam szkodzi. Weź, użyj, załatw się i zaraz cię położę spać. No ale musimy adoptować zwierzątka. Mamy co prawda rybkę naszą, ale to jednak nie to samo. Koteczek by się przydał. Dobrze, co my tutaj mamy? Kotki. Eleonora, Mroczek, Kajtek, Tygryska i Zonia. Dobra, moi drodzy, mamy teraz ważną decyzję do podjęcia. Emeryt, dorosły, dorosły, staruszek, dorosły. No wolałabym jednak dorosłego kota, prawda? Nie wiem, czy tu da się koty odmłodzić, tak jak w czwórce. Mieszaniec, hałaśliwa, schludna. Niezależny, no może weźmiemy Zonię, co wy na to? A nie, to jest też staruszek. No to Eleonorę może. Lubi zabawę żywiołowa, świniak i jest dorosła. No bo nie no, pieska, konia to nie, ale myślę, że możemy sobie przygarnąć. Mnóstwo troski. Dobrze, bierzemy. I słuchajcie, jeżeli chodzi o imię, to sobie zmienimy. Kicia będzie miała na imię, moi drodzy, Taryn. Oj, ale nie tak. Taryn. A dlaczego nie mogę z dużej litery? O, dobrze. Pisać nie potrafię, masakra. Taryn. Dobra, będziemy mieli kicie Taryn. I słuchajcie, już od razu wskoczymy sobie do trybu budowy, bo musimy jej tutaj kupić. Rzeczorki niezbędne dla zwierzaków. Dokładnie. Kamień, esencja czystej miłości. Do czego to służy? Nie mam pojęcia, do czego to służy. Pets Dreams Ball. Aha, to jest micha na żarełko. Może być. Niech będzie tutaj. Co ten kosz tak tu stoi jakoś dziwnie? Może tutaj go walnę. Nie wiem, czy ona mi się do niego dostanie. Tak go spróbuję postawić. Najgorszą rzeczą w trójce jest to, że nie można używać alta. To jest katastrofa po prostu. W sumie, która miska będzie lepsza? A co to jest w ogóle? To jest łóżko? No chyba nie bardzo. Jezu, gdzie ja jej położę jakieś łóżko? Właśnie. Nie ma tu zupełnie miejsca na posłanie dla niej. Zaraz coś wymyślimy, kurczę. Chociaż ona chyba i tak będzie mogła spać bez posłania, co nie? Poidło. Oczywiście jeszcze jakiś drapak by musiał być. Drapak możemy postawić na zewnątrz. No bo niestety w środku nie ma miejsca. No, nawet jakbym chciała, to nie ma. Tu jest jakieś wyrko, ale bardzo dziwne. Tu jest po prostu poducha, ale ona też zajmuje mnóstwo miejsca, patrzcie tylko na to. Kurka wodna, nie wiem, czy takie proste jak myślałam. Jednak. Dobra, wiecie co, ja tu sobie odrobinę przeorganizuję i za chwilę do was wracam. Okej, słuchajcie, chyba mamy wszystko, czego potrzebujemy. Tutaj jest fajne łóżeczko, nie wiem, czy to jest jakaś mysz, czy szczur, czy rekin, kurde, nie wiem, ale super jest. Tutaj mamy chyba automatyczną michę, weź ją napełni i pudełko na zabawki. Tylko pytanie, kiedy mi przywiozą tego koteła? Weź to segreguj, to też segreguj. Co ty się tak drzesz do tego kibla? Jezus Maria, no musisz to wyczyścić, nie ma, zmiłuj. Jeszcze kuweta, halo, słuchajcie, jeszcze kuweta chyba, prawda? Czy to tak, jest kuweta. Kuweta, ładny kotek.
Ale kuwetka to też musi być na zewnątrz, no bo niestety, ale nie ma miejsca po prostu w domu na razie. Ale to się wszystko zmieni, także okej, wszystko już mamy. I czekamy na kotka. Nie wiem, pewnie rano nam przywiozą, nie? Brudne otoczenie, szoruj, Madi, szoruj. Na przyjazd kota wszystko musi liść tutaj w domu, już nasyp mu papu, żeby miał w miseczce. No i połóż się spać i liczę na to, że rano już nam się tutaj koteczek pojawi. A, słuchajcie, już słyszę miałanie. Jest już nasz kotek. Jest, kochany kotek. Chodź tu, malutka. Chodź tutaj, co ty chcesz spać? Ale jesteś troszkę głodna. Jedz sobie z miski. I do spanka. Chodź, kochanie. Chodź no tutaj i pokaż się. Co ty robisz? Siedzi, to wstań. Wstań, Taryn, chodź. Koteczku, idź do miseczki. Zobaczcie, już się nie słucha. Pójdziesz sobie zjeść? Chodź. Czy ona ma ogonek? Obcięty chyba ma ogonek. Niech tu wskoczy do środka, będziemy ją lepiej widzieć. I dajcie znać, czy jest możliwość właśnie tutaj odmłodzenia. O! Wow, a to musi być jakieś wejście kocie do domu? Wow, od kiedy to tak się... O, Lender, jasny, to już bym nie wiedziała, poczekajcie. Jak to to? Drzwi, dziki zachód. Aha, ja zablokowałam drzwi. Dobra, kurka wodna, jestem durna, moment. Odblokuj. Dobrze. Chodź, Kiciusiu, już możesz wejść do domku. Najpierw sobie zjedz. Jedz z miseczki i śpi. I pokaż mi się. Fajna kicia. Słodziutka. Zjedz sobie, kochanie, zjedz. Patrzcie, zadowolona, bo ma nowe rzeczy i piękny dom, tak. Dobra, tak, a czy te kwiatki się podlewa? Możesz drapać, nie. Każ strzec. nie da się poddać. Dobra, moi drodzy, to słyszymy się rano. Dobra, Maddy już się obudziła, ale ona nie jest wyspana. Ty się połóż jeszcze, moja kochana. I niech no ja zobaczę, ty chyba dzisiaj do pracy nie idziesz. Nie mogę trafić, kurczę. Nie, idziesz dopiero w środę, ale do szkoły nie, moja droga, nie pójdziesz. Czy to by się zaliczyły już te wagary? Chyba tak. Chyba się zaliczyły. I wiecie co, może sobie pójdziemy połowić rybki. Dobra, już możesz wstawać. Zjesz sobie jakieś... Czy ty masz jakieś resztki? Masz tu jakiś ser? Kiełbaski? Skąd ty masz kiełbaski? Nie wiem, dobra, ale zjedz sobie w takim razie naleśniczki. Chłopczyk z gazetą mi tu przyszedł. Leje tutaj non-stop, nie możemy nawet pomalować. No to nie pójdziemy chyba łowić, no bez sensu. Jabłko nam urosło. To weź pielęgnuj ogród. No zmokniesz, ale trudno. Koteczek się czuje całkiem nieźle. Będzie musiał sobie za chwileczkę podrapać. Weźmiesz sobie zabawkę i podrapiesz, jak się wyśpisz oczywiście. Aha, czyli już, no dobrze. Czy tutaj można kąpać koty? Tak się zastanawiam. Tak czy siak mamy prysznic, ale czy to jest w ogóle możliwe? Czy tylko pieski? Pobaw się tu, Tarynko, moja droga. Oglądać ryby w akwarium. O, bardzo cię proszę. Oglądaj sobie ryby. Będziesz szczęśliwym kotkiem. Ale musisz iść z tą piłeczką na dwór. Zmokniesz. Gdzie ty lecisz? Oraz będę, słuchajcie, latać cały czas za kotem. Jeszcze my się tak naprawdę z nią nie przywitałyśmy, tak naprawdę. Uczucia, daj obwąchać dłoń. Mów, uczucia, daj przysmak. Zabawa, ścigaj. O, dostosujemy obroże i sierść. Musimy je założyć obruszkę. Ty tu się nie denerwuj, tylko ucz się gotować, kurczę. Musisz mieć większe umiejętności, bo nie jesteś w stanie nic dobrego sobie ugotować na razie. Chociaż ty już powinnaś mieć to gotowe. Serio? Pierwszy poziom? Oj, to kiepsko. Ale patrzcie, jak te naleśniki wyglądają bosko. Jezu, doskonale wyglądają. Wiesz co, zostaw ten ogród, zajmiemy się tym później, jak przestanie padać. A ja tutaj Taryn zawołam do domu po prostu. Zostaw to. Chodź tu sobie szybciutko podrap. Zostaw tą kulkę na razie i podejdziesz sobie tutaj. I się troszeczkę pokiziacie tutaj. Kuleczkę ci wezmę do domu. Pozmywaj to ładnie.
No, drabciaj, drabciaj. Tak, jest. Właśnie, grubiutka nawet trochę. No, drap, drap. Drap i zaraz cię wikiziamy. Poznasz tutaj swoją nową panią. Ale wejdźcie do domu. Dobrze, Taryn, zostaw. Poznajcie się tutaj, dziewczyny. Wzmocnienie, zgań, pochwal za to, że nie niszczy. Oj, oj. Ciężkie początki. No tak, będą tu teraz się ustawiać przez pół godziny. Okej, mamy plusiki. Uczucia daj obwąchać dłoń jeszcze raz, no bo one się tak naprawdę nie znają, prawda? Musimy popracować nad naszymi stosunkami z Kicią, ale najpierw właśnie przyjrzyjmy się jej ojojojoj, w kasie, ale ma śmieszny pyszczek. I walniemy jej jakąś fajną obruszkę z dzwoneczkiem może, co wy na to? Tu są chyba takie fajne. O, ta jest dość okej. Dość okej. Dobrze, to zostawimy w takim razie ten dzwoneczek, a sierści chyba jej nie będę zmieniać, bo po co? Także zostawiamy sobie taką naszą tarynkę. No i okej, cudownie. Weź tutaj jeszcze pogładź ją. Opieka, szczotkuj. Nie chcesz? No co ty? Daj przysmak. Jeszcze raz, daj obwąchać dłoń i mów. No niestety musicie się poznać, nie jest ciężko. Bo jakie ty masz cechy? Lubi zabawę żywiołowa świniak. To nie, no teoretycznie powinno być w porządku. Także się tu jeszcze ładnie poznajcie i będziemy za chwilę kończyć. No jednak na te ryby z nią chyba nie pójdę, no bo cały czas leje. I jak już się tu skończycie kiziać, to ty sobie obejrzysz akwarium. A Madi się tutaj zajmie ogrodem. No już trudno, będzie musiała pielęgnować ogród. O Jezu, kot się pożygał. Chyba się przejadła. Jest to możliwe. Użyj sobie kuwetki. I może ćwicz polowanie. O, to jest dobry pomysł. Będzie nam przynosić fajne rzeczy. A ty tu się szybko zajmie. Excuse me, a co to za gnomeł? Skąd żeś się tu wziął? Jakiś gnom nam tu przylos na podwórko, cholera. I wiecie co, ja jeszcze raz zablokuję te drzwi, ale tylko dla... Zablokuj wszyscy poza moją rodziną na razie. Tak to zrobimy, bo nam tutaj ta obca ostatnio łaziła po domu, także zablokujmy to sobie. No i co, moi drodzy, będziemy powoli kończyć. Dajcie mi znać, czy macie jakiś sposób, jak sobie poradzić z tymi modami. Ej, ona tu nie może dojść do tej kuwety, poczekajcie. O co tu chodzi? Czym problem? Użyj sobie, no. Aha, nie, ona nie miała problem z kuwetą, ona już sobie użyła. Ćwicz polowanie, co ty do domu wejść nie możesz, przecież jesteś domownikiem. Kurczę, ej, o co tu chodzi? Dlaczego te drzwi się blokują? Dobra, to odblokuję, co? No bo nie wiem, dlaczego. Ćwicz polowanie. Nie rozumiem, dlaczego ona nie może nic zrobić. Ej, no dalej. O co tu chodzi? Nie rozumiem tego. Wyniesiemy może tą piłeczkę tutaj. Ćwicz polowanie. O, dobra, chyba się udało. Odczuwa efekty temperatury. Co ty, chora jesteś? Przemoczona. No tak, dobra. Chodź tutaj, użyj sobie, weźmiesz może ciepły prysznic. Tak, weź sobie prysznic. I nie wiem, i już tu się czymś, moja kochana, musisz zająć, nakarmić Jasmine. I sobie tutaj usiąść. Muszę jej tu ogarnąć jakąś rozrywkę w tym domu, nie ma co. Dobra, moi drodzy, jak już mówiłam, jakieś 5 minut temu będziemy kończyć. Dajcie znać, jeżeli macie jakieś rozwiązanie tego problemu z modami. A my słyszymy się już niedługo w kolejnym odcinku. Trzymajcie się, pa, pa!